Ją Tyś tam jedyną, cierpienia czas. Cierpienia czas. Gdy Twojej chwały niebieski ton daleki duszy cierpiącej, spoglądaj na nas przez obraz On, pomocy nieustającej. Cierpienia czas. Kochani, zapraszam Pana Wincentego do nas tutaj, aby wygłosił trzecią konferencję. Fatima, orędzia, kontynuacja tych orędzi. Kiedy i gdzie, to się dowiemy za chwileczkę. Kto nie może zostać, a chciałby pogłębić swoją wiedzę maryjną, to tam przy wyjściu jest stolik, gdzie jest nasz wolontariusz Andrzej. Są rozprowadzane m.in. książki Pana Wincentego. Na pewno coś ciekawego znajdziecie. Siostra Łucja, fatimska wizjonerka, wciąż podkreślała: pamiętajcie, wszystko jest warunkowe. Jeśli to historia jest pisana przez Pana Boga i przez człowieka, jeżeli zabraknie naszego udziału, naszej współpracy, historia toczy się inaczej. Przykładem tego chyba jest treść korespondencji, jaką Jan Paweł II prowadził ze wspomnianą siostrą Łucją. Pewnie wiecie, że papieża naszego i siostrę Łucję wiele łączyło. Ksiądz Mirosław Drozdek, nasz Polak, był takim kurierem, czyli mamy wątek polski, który woził listy od papieża do siostry Łucji i odwrotnie, od siostry Łucji do papieża. Papież śmiał się, że kto by powierzył listy poczcie włoskiej albo portugalskiej. Więc ksiądz Mirosław Drozdek przekazywał listy papieża wizjonerce i vice versa. I znamy fragmenty tej korespondencji. Uderzający jest jeden temat, o którym chciałbym dzisiaj powiedzieć w kontekście tej właśnie warunkowości, mianowicie ku memu zdumieniu Jan Paweł II napisał do siostry Łucji, że pod koniec XIX wieku mogło się wydarzyć coś, może inaczej, miało się wydarzyć coś, co by sprawiło, że Fatima byłaby niepotrzebna. Czyli w historii Kościoła, w naszej historii, nie byłoby w ogóle objawień fatimskich. Niepotrzebne, to znaczy Te wszystkie zapowiedzi, obietnice, to na co czekamy do dzisiaj, na erę pokoju, jak do niej daleko, prawda? Czas triumfu niepokalanego serca, kiedy cały świat jest otwarty jak Maryja na Boga. My na to wszystko wciąż czekamy, wyglądamy za jakimś dalekim zakrętem, bo tego nie widać, a już poprzednie pokolenia mogły w tym żyć. Zastanawiająca jest ta korespondencja tych dwóch wielkich świętych. Otóż okazuje się, że nie byłoby tych objawień, żylibyśmy już we wiośnie chrześcijaństwa, wydarzyłby się ów cud, na który czekamy, gdybyśmy wtedy, nie wiem, może także dzisiaj, żeby ten czas przyspieszyć, coś jako Kościół zrobili. Pytanie brzmi oczywiście, co takiego? Rozumowanie może będzie trochę trudne, ale potem będzie łatwiej. Kiedy mówimy o Bożym objawieniu, które przyniósł Jezus Chrystus, to proszę pamiętajmy, że objawieniem są nie tyle lub nie tylko, to się nazywa słowa i gesty Jezusa, czyli to, co mamy w Ewangelii, ale objawieniem jest sam Jezus. On przychodzi do nas, objawiając nam Ojca. I jeśli ten sam schemat przeniesiemy na objawienia fatimskie, to nie najważniejsze jest to, co Matka Boża do nas mówi, ale kim Matka Boża przechodząca do Fatimy jest. Pamiętam na jednej z międzynarodowych konferencji w Fatimie archiwista sanktuarium mówił to publicznie. Coś jest nie tak. Jest to nawet generowane przez samo nasze sanktuarium. Wszystkie figurki Matki Bożej Fatimskiej są podpisane Matka Boska Fatimska. Tymczasem w Fatimie nie objawiła się Matka Boża Fatimska, tylko Matka Boża Różańcowa. To prawda. Kiedy w maju 17 roku Matka Boża powiedziała, w październiku powiem, kim jestem. Wypełniła tą obietnicę, znacie to. I powiedziała, jestem Matką Bożą Różańcową. Chciałbym, żebyśmy na tym tytule się bardzo skupili, ponieważ jest to być może, jak sugeruje korespondencja papieża Wojtyły i siostry Łucji, sama istota objawień fatimskich. Ale zacznę troszkę inaczej. Gdziekolwiek Matka Boża przychodzi, to wpisuje się w coś, co nazywamy kodem kulturowym. Żeby orędzie było czytelne, dla nas zrozumiałe, jeśli przychodzi do siekierek już w Warszawie, kiedyś pod Warszawą, w czasie II wojny światowej, to mówi po polsku, mówi tak, że wizjonerka ją rozumie, przychodzi w takiej postaci, jak my sobie ją wyobrażamy, jako słowiańska piękność z jasnymi włosami. I ta sama Maryja, gdy pojawia się w Guadalupe, jest księżniczką aztecką, mówiącą w języku nahuatl. Kiedy pojawia się w Quibecho, jest pięknością murzyńską, mówiącą w języku lokalnym Kinyarwanda. Kiedy przychodzi do Portugalii, pojawia się jako piękna dziewczyna z Portugalii, która mówi w języku wiejskim portugalskim. I otóż w tym kodzie kulturowym jest zawarte, chciałoby się powiedzieć, nazwisko Matki Bożej, które nam ona ujawnia w październiku, mówiąc, że jest Seniora do Rosario, czyli Pani Różańcowa. Pewnie wiecie, że w kulturze iberyjskiej ludzie mają dwa nazwiska. Jedno nazwisko ma się po ojcu, a drugie ma się po matce, a właściwie po ojcu matki. Kiedy więc Maryja w tym kodzie kulturowym przychodzi do Portugalii i przedstawia swoją tożsamość, określa się jakby dwoma nazwiskami. Można by powiedzieć tak, wyobraźmy sobie, że jakiś człowiek spotyka w Lizbonie piękną naszą Matkę Najświętszą, nie wiedząc, że to ktoś z nieba, i zaciekawiony jej urodą pyta, kim jesteś, jak się nazywasz, a ona powie Maria Seniora do Rosario. To on zrozumie, że na imię ma Maria, ojciec to senior, a matka Rosario. Ukłoni się i pójdzie. Natomiast dla nas, spotykając Matkę Bożą w tym wymiarze mistycznym, duchowym, z tym przesłaniem z objawień fatimskich, wiemy, że tam jest ukryte coś ważnego dla nas. Maria ma dwa nazwiska. Pierwsze Seniora. Tak, jej ojcem jest Pan. Bóg, nasz Pan. A Rosario, różaniec. Jakby jej podstawową tożsamością był różaniec. I pamiętam, jak przed laty z dwoma pelotonami z Polski przyleciałem do Fatimy na jakąś konferencję i jeden z księży zapomniał różańca. I chodził po wszystkich sklepikach w sanktuarium, chcąc kupić różaniec. Ponieważ zna włoski, prosił o rosario, rosary, rozenkrans i nikt go nie rozumiał. W języku portugalskim są dwa słowa na określenie różańca. Maria wybrała drugie. Pierwsze to terço, czyli narzędzie do odmawiania różańca. I tak ten kapłan powinien poprosić, wtedy by dostał. A drugie słowo to właśnie rosario, które jest treścią odmawiania tej modlitwy, czyli wejście w świat rozważania tajemnic życia Zbawiciela. I to jest tożsamość Maryi. Ona rozważała zawsze w swoim sercu misteria pańskie. To była jej rzeczywistość, w której żyła. I teraz zauważcie, jeśli przyjmiemy, że to jest istotna część orędzia, a tak musimy zrobić, i powiemy, jesteśmy jej dziećmi, chcemy być jej dziećmi, to oznacza, że ja, skoro chcę być jej dzieckiem, powinienem mieć dwa nazwiska. Logicznie. Myślę, że kiedy stanę przed sądem Bożym i Pan Bóg mnie zapyta, jak się nazywasz, to chciałbym móc powiedzieć, Panie Boże, jestem od świętego Wincentego, mojego ukochanego patrona, Łaszewski Różańcowy, moja duchowa tożsamość. I wierzę, że Jezus spojrzy na mnie i powie: o, Różańcowy? Dziecko mojej matki, następne. Nie będę sądzony, bo rodziny się nie osądza. Nasza tożsamość. Różaniec. Kiedy Jan Paweł II pisał do siostry Łucji o tym, o czym mówię w tej chwili, i mówił, że Fatimy mogłoby nie być, gdybyśmy przyjęli właśnie tą różańcową tożsamość, bo to są czasy, koniec wieku XIX, to jest czas, kiedy żyje Jaricot, która stworzyła żywy różaniec, to czas Leona XIII, który napisał, jeśli pamiętam dobrze, 13 różańcowych encyklik, zachęcając cały Kościół, by odmawiać codziennie różaniec, o co prosiła Matka Boża w Fatimie, ale to jest też czas, w którym żył święty Jan Bosko. I w korespondencji papieża i siostry Łucji właśnie to nazwisko tego świętego się pojawia. Gdyby, pisze Jan Paweł II, Kościół przyjął charyzmat, który był w świętym Janie Bosko, objawienia fatimskie byłyby niepotrzebne, jeżeli byśmy już w innej epoce, w innych czasach. Jaki to charyzmat? Zacząłem cierpliwie i pracowicie szukać i podzielę się z wami wizją, którą miał święty Jan Bosko, o której myślał Jan Paweł II. Myślę, że jej nie znacie. Święty Jan Bosko codziennie wieczorem, kiedy gromadził swoich chłopców, opowiadał im przed snem jakąś historię, czasami to, co nazywał swoimi snami. Tak naprawdę to były jego wizje. I oto jedna z tych jego wizji, snów. Na łące przylegającej do podwórza, gdzie bawią się jego wychowankowie, Jan Bosko widzi ogromnego węża. Pisze: gruby wąż długości 7-8 metrów. Maryja, która staje przy świętym Janie Bosko, pokazuje go księdzu, a ten przerażony, wcale się nie dziwię, chce uciec. Jednak Matka Boża każe mu pozostać. Okazuje się, że Jan Bosko jest do czegoś potrzebny. Bo oto Matka Najświętsza bierze do ręki sznur i z tym sznurem podchodzi do naszego świętego z Turynu i mówi: weź ten sznur i trzymaj go mocno. Ja wezmę jego drugi koniec i rozciągniemy go nad wężem. Przestraszony Jan Bosko mówi: a potem? A potem spuścimy mu go na kark. I wtedy święty krzyczy: nie! Na miłość boską! Biada nam, jeśli to uczynimy. Wąż wpadnie we wściekłość, obróci się ku nam i nas zabije. Słuszna logika. Nawet święci się boją. Ale przewodniczka nalegała, pisze nasz wizjoner Bosko. Zapewniła mnie, że wąż nie uczyni mi żadnej krzywdy. I póty mnie przekonywała, nawet jego trzeba było przekonywać, że się zgodziłem zrobić tak, jak chciała. Ona tymczasem uniosła sznur i uderzyła nim gada w kark. Wąż podskoczył i odwrócił głowę, chcąc ugryźć to, co go uderzyło. Ale został związany tym sznurem jakby w pętle. Wtedy Maryja zawołała: trzymaj mocno, nie wypuszczaj sznura. I pobiegła przywiązać drugi jego koniec, który miała w ręku, do pobliskiego kołka. Potem przywiązała początek liny, którą trzymałem ja, do kraty w oknie. Tymczasem wąż rzucał się wściekle i tak mocno uderzał głową i swymi silnymi splotami o ziemię, że jego ciało zaczęło się rozdzierać, a jego kawałki rozbryzgiwały się daleko. Wówczas, opowiada dalej kapłan, Maryja odwiązała sznur od okna i od drzewa, zwinęła go i schowała do skrzynki. Po chwili ją otworzyła. Ku zdumieniu mojemu i chłopców, którzy się zbiegli, zobaczyliśmy, że sznur ułożył się w słowa Ave Maria, zdrowaś Maryjo. Przewodniczka, dochodzimy do puenty, wyjaśniła. Wąż przedstawia demona, a sznur modlitwę Zdrowaś Maryjo, a raczej różaniec, który stanowi kontynuację Zdrowaś. Nim można pokonać, zwyciężyć i zniszczyć wszystkie piekielne demony. Koniec wizji. Jest jeszcze część druga. Nie dotyczy naszego tematu, ale może krótko ją przedstawię. Święty Jan Bosko powiedział, to jest właściwie koniec, ale to właściwie sugerowało, że tam jest coś jeszcze. Chłopcy przez wiele kolejnych dni nalegali, żeby im powiedział, a Jan Bosko nie chciał. W końcu uległ. Historia dalsza jest taka, że nagle Jan Bosko widzi, że jego ukochani chłopcy rozbiegają się po łące, szukając fragmentów tego węża, zaczynają to jeść. I każdy, kto to zjada, pada jak martwy. Jan Bosko woła diakonów, którzy pomagali mu w wychowywaniu chłopców, żeby odciągnęli ich od tych resztek demona. A oni sami zaczynają też jeść i wszyscy leżą martwi. I wtedy Jan Bosko z pretensją woła do Matki Bożej, zobacz, co się stało, nie można ich uratować? A Matka Boża mówi, można. Każdego z nich musi dotknąć sakrament pokuty. Ale nie o sakramencie pokuty dzisiaj rozmawiamy. Rozmawiamy o tożsamości Maryi, jakim jest różaniec, i rozmawiamy o tożsamości naszej, jaką powinien być różaniec. Zwykle się mówi, że różaniec to jest modlitwa do Maryi. W tej wizji rzecz wygląda trochę inaczej. To jest modlitwa jej i moja. My razem się modlimy, my współpracujemy w dziele pokonania szatana. To jest nasza wspólna modlitwa do Boga i dlatego jest tak skuteczna. Na zakończenie coś z historii sztuki, ale to coś więcej niż historia sztuki. Michał Anioł Bonarotti w kaplicy Sykstyńskiej namalował scenę sądu ostatecznego, którą kardynałowie wybierający kolejnego papieża widzą poniekąd jako takie ostrzeżenie, że czeka nas sąd. Nie wiem, czy wiecie, że w tej ogromnej wizji sądu jest obecny różaniec. W dolnej części fresku ludzie, którzy są popychani przez demony do piekielnych czeluści i którzy spadają do piekła, wśród nich znajduje się, jeśli pamiętam, dwóch ludzi, którzy zostali uratowani przed piekłem. Z obłoku dwóch świętych spuszcza w ich stronę różaniec. Ci ludzie chwytają się tego różańca i są wyciągnięci ku niebu, uratowani przed piekłem. Taka jest funkcja różańca. Jan Paweł II mówił, że to jest najprostsza modlitwa i każdy, od najbardziej prostego, niewykształconego człowieka, od najmłodszego dziecka do profesora i starca, potrafi tą modlitwę odmawiać. Jeśli nie potrafi, a ją odmawia, jeśli jej nie lubi, a ją odmawia, to niektórzy się śmieją, że jest to modlitwa jeszcze bardziej skuteczna, ponieważ w tej modlitwie towarzyszy pokuta. Robię coś, co dla mnie jest trudne. Więc nawet może, kiedy różaniec jest dla nas modlitwą trudną i go nie lubimy, właśnie dlatego warto po niego sięgnąć. Wizja Jana Bosko podkreśla to, co mamy w ogromnej ilości objawień, łącznie z Gieczwałdem, że różaniec jest panaceum na wszystkie choroby diabelskie. W Gieczwałdzie na każde pytanie, które zadawały wizjonerki, Matka Boża mówiła: tak, stanie się jak chcecie, jeśli będzie odmawiany różaniec. Jeśli więc macie jakieś pytania do Matki Bożej, czy może coś się stać, co wam się po Bożemu marzy, to słyszycie dzisiaj odpowiedź. Tak, tak się stanie, jeśli ze mną będziecie odmawiać różaniec. Dziękuję, Bóg zapłaci. Dziękujemy panu Wincentemu. Kto by chciał wesprzeć te nasze wielkie zawierzenie, można tutaj wrzucić ofiarę swoją dobrowolną. Tam przy wyjściu są książki, m.in. pana Wincentego. Myślę, że pan Wincenty też nie odmówi podpisu, jeśli takowa chęć będzie. Kochani, program już znacie, jaki jest na jutro, także bardzo serdecznie was zapraszamy, żeby te dni wykorzystać. Są to takie szczególne dni przygotowania naszego do uroczystości wniebowzięcia i coraz bardziej poznajemy właśnie przez te konferencje, spotkania Matkę Bożą, a jak bardziej ją poznajemy, to bardziej ją kochamy, jak bardziej ją kochamy, to bardziej jej ufamy i tak dalej. I takie koło się nakręca, a jeśli idziemy za nią, to stajemy się coraz święci, coraz bardziej upodabniamy się do samego Boga. Bóg zapłać, panie Wincenty, za ten kolejny raz, że pan tutaj do nas przybył. Może takim jednym podsumowaniem, jedna myśl, która mi się zrodziła na koniec, o tym różańcu. Pan mówił o tym, że sama osoba jest objawieniem i to, co Maryja mówiła też, a między innymi mówiła do Franciszka, Franciszek pójdzie do nieba, ale musi jeszcze wiele różańców odmówić. Nie wiem, ile nam jeszcze zostało tych różańców, ale na pewno dużo jeszcze musimy. I to nie chodzi o klepanie, ale chodzi o kontemplację tych wielkich dzieł Bożych, które różaniec nam głosi. Przyjmijcie teraz Boże błogosławieństwo na powrót do waszych domów. Pan z wami. Niech was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.